Państwu, nazywam się Mariusz Anioła, jestem pracownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, specjalizującym się w uprawach roślin sadowniczych. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku spróbuję przedstawić Państwu i opowiedzieć o najważniejszych zagrożeniach ze strony chorób i szkodników w jabłoniach, śliwach i czereśniach. Jabłonie są w fazie pełni kwitnienia tutaj w Lubaniu, ale na niższych terenach województwa pomorskiego one zbliżają się ku końcowi. Trwa w tej chwili jedno z największych zagrożeń, to są choroby grzybowe. Dotyczy to parcha jabłoni i mączniaka. W przypadku parcha jabłoni trwają wysiewy zarodników workowych, czyli tak zwane infekcje pierwotne. Zarodniki workowe tworzą się na zeszłorocznych liściach i rozsiewają na duże odległości, liczone w kilometrach. Rozsiewają się podczas deszczu i powodują infekcję, czyli wrastanie pod kutynę, tą wierzchnią warstwę woskową liścia, i tam rozwija się grzybnia. To są takie drobne plamy, gdzie widać powstawanie takiej właśnie grzybni. Jest to jednocześnie bardzo dobry moment na wykonanie oprysku, znaczy pod koniec kwitnienia, oprysku przeciwko szarej pleśni. Szara pleśń poraża najdelikatniejsze części rośliny, czyli rozchylone kwiaty. Zarodniki są rozprzestrzeniane przez wiatr, ale również mają w tym swój udział owady zapylające. One przenoszą zarodniki i to powodują infekcje. Szczególnie to jest ważne w przypadku odmian jabłoni wrażliwych na szarą pleśń, takie jak Gloster czy Eliza. Wówczas wykonuje się opryski preparatami z grupy anilino-pirymidinowych, na przykład preparatem Horus czy Mytos. I jest to właściwie ostatni moment na wykonanie tymi preparatami z tej grupy fungicydów zabiegów, dlatego że one mają bardzo dobre działanie interwencyjne i zwalczające, ale na liściach. Natomiast kiedy już się pojawią zawiązki, a pierwsze zawiązki już się zaczynają tworzyć, już działanie tych preparatów jest nieco słabsze. Dlatego, a druga rzecz to są to preparaty, które powinno się stosować w temperaturach nie przekraczających 17 stopni, czyli one dobrze sobie radzą w niskich temperaturach. Dlatego są zwykle używane wczesną wiosną do końca kwitnienia. Wspomniałem wcześniej o kolejnych infekcjach mączniaka. Tutaj akurat nie mamy, ale w innych sadach można już zaobserwować na młodych przyrostach młode liście porażone mączniakiem. I tutaj są też do tego przeznaczone preparaty, które zwalczają parcha jabłoni, ale z grupy strobiluryn oraz triazoli. Jeżeli chodzi o owady, to pod koniec kwitnienia istnieje duże zagrożenie ze strony owocnicy jabłoniowej, która będzie składała jajka, i już to robi, składa jajeczka na zielonych częściach kwiatu, czyli właściwie pod tymi płatkami korony jest taka zielona część i właśnie tam są składane jajeczka, i wówczas, gdy zostanie około 10% płatków korony jeszcze na drzewie, zaczynają wylęgać się larwy, które później w kolejnych etapach swojego rozwoju będą wnikały, najpierw żerują na skórce tworzącego się zawiązka, a następnie wnikają do środka, wyżerając zarodki nasion. Jedna taka larwa potrafi zniszczyć 4 zawiązki, a więc właściwie wszystkie zawiązki, które powstałyby z jednego grona, mogą być zniszczone. I zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, taki oprysk powinien być wykonany, jeśli zostanie przekroczony próg szkodliwości. I to się mówi, że jeżeli w zeszłym roku było dużo
właśnie występ dużo zniszczonych zawiązków, to jest wystarczający powód, aby taki zabieg wykonać w następnym sezonie. I rzeczywiście tak było. Owocnica jabłoniowa wystąpiła w sadach niechronionych, w klęskowym nasileniu. Sadownicy oczywiście rutynowo wykonują te zabiegi, dlatego że też w tym czasie, właśnie pod koniec kwitnienia i tuż po jego zakończeniu, następuje nalot mszycy. One bardzo lubią te najmłodsze części rośliny. Tutaj są bardzo, jest bardzo delikatna tkanka i jednocześnie zwalczając owocnicę jabłoniową, zwalczamy pierwsze mszyce. Do tego służą preparaty z grupy neonikotynoidów, Mospilan, Calypso. Są to bardzo dobre preparaty, dlatego że uważane są jednocześnie za preparaty selektywne, a więc takie, które oszczędzają faunę pożyteczną, która już się pojawia, biedronki, złotooki, psyki, ale również żerujące na przędziorkach i podzewiaczach dobroczynki gruszowe. One są oszczędzane właśnie przez te preparaty. I pokażemy Państwu w takim krótkim bardzo ujęciu, w powiększeniu 40-krotnym, tego pożytecznego pajęczaka, czyli dobroczynka gruszowego. Kolejnym zagrożeniem jest owocówka jabłkóweczka, która rzeczywiście wystąpiła w bardzo dużym nasileniu w zeszłym roku, zaskakując wielu sadowników, ponieważ jest to szkodnik, który z reguły jest niebezpieczny w centralnej Polsce, czyli w cieplejszych rejonach Polski. Tutaj z racji, myślę, dwóch kolejnych ciepłych, suchych okresów w lecie w 2015-2016 roku, no, zaczęła się bardzo tak mocno rozprzestrzeniać i spowodowała naprawdę duże straty. Jedną z metod, która pozwala na oszacowanie stopnia zagrożenia, jest wykładanie łapek feromonowych. Oczywiście samo to, że w zeszłym roku pojawiły się uszkodzone jabłka z powodu owocówki jabłkóweczki, to już jest wystarczający powód do wykonania zabiegów. Natomiast do określenia terminu służą takie łapki feromonowe. To są namiociki, w których znajduje się taka podłoga z preparatem klejącym i nałożony na to taki dyspenser, który emituje w przestrzeń feromony. One zwabiają samce i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy już się wykluły, przepoczwarczyły motyle i czy są zdolne do składania, czy samice są zdolne do składania jajek. Zwykle następuje to na początku czerwca. Pierwsze gąsienice mogą się pojawiać i zacząć porażać zawiązki. W naszym klimacie najprawdopodobniej będzie to tylko jedno pokolenie, ale to jedno pokolenie może żerowanie swoje wydłużyć na nawet półtora miesiąca. Także i tak było zresztą w zeszłym roku. I również do zwalczania tego szkodnika, na którego jeszcze raz zwrócę uwagę, że może być w tym roku dużym problemem, skoro był w 2016 bardzo dużym problemem, służą preparaty z grupy neonikotynoidów, też Mospilan, Calypso, ale również z innych grup, takie preparaty jak Stewart Runner. Jesteśmy przed bardzo młodziutkim drzewem śliwy, które dopiero zaczyna owocowanie po raz pierwszy. Największym zagrożeniem w tym momencie będzie owocnica żółtoroga i jasna. Podobnie jak w przypadku owocnicy jabłoniowej u jabłoni, ona składa jajka w momencie w końcu kwitnienia.
Większość odmian śliw, a mamy dzisiaj 22 maja, już zakończyła kwitnienie i ten opysk trzeba było wykonać tydzień temu, ale są odmiany późno kwitnące, na przykład węgierka zwykła, która w niektórych rejonach jest właśnie w końcu kwitnienia. I jeszcze ten 10% płatków korony, korony, czyli tych kwiatków białych, jeszcze jest na drzewie. To jest właśnie ostatni moment, aby wykonać oprysk neonikotynowymi preparatami, czyli Calypso i Mospilan, zwalczanie wylęgających się larw. Kiedy one już się dostaną do środka zawiązka, nie ma praktycznie szans na zwalczenie. Jest to krótki moment, bardzo krótkie okienko do wykonania tego zabiegu. Kolejnym, ale bardzo, bardzo takim ważnym szkodnikiem, który powoduje duże straty, jest pordzewiacz śliwo. Jest to mały stwór, który jest w wielkości 0,2 mm. Nie zobaczymy go gołym okiem. Tu potrzebne jest około kilkunasto, trzydziestokrotne powiększenie, żeby go zobaczyć. Powoduje zwijanie listków. Tu jeszcze efektów jego działania nie ma, ale spodziewamy się tego i po kwitnieniu trzeba będzie wykonać prawdopodobnie zabieg ochronny, ale to przy pomocy odpowiednich przyrządów powiększających dopiero po stwierdzeniu obecności podejmiemy decyzję. I tutaj preparaty, które są bardzo dobrze działają, to jest Envidor, Ortus. One jednocześnie zwalczają przędziorka. Przędziorka chmielowca, przędziorka owocowca, które w zeszłym roku dość licznie pojawiały się w wielu sadach i wymagały zwalczania. W tym przypadku trzeba obserwować i można, to już wprawny sadownik, który z dużym doświadczeniem, bez potrzeby nawet korzystania z lupy, jest w stanie ocenić, jaki to jest szkodnik. Kolejnym bardzo ważnym szkodnikiem na śliwach to będzie owocówka śliwkóweczka i podobnie jak wspomniałem wcześniej owocówka jabłoniowa. Ona do oceny terminu, oszacowania terminu zwalczania wymagany jest łapka feromonowa. Pierwsze motyle pojawiają się około 20 maja. Już po dwóch dniach są samice gotowe do składania jajek. I właściwie pierwsze gąsienice mogą się już pojawiać na początku czerwca. I jeśli w tych łapkach znajdziemy regularnie przez kilka dni po 5-6 motyli, znaczy to, że jest to intensywny obrót wychodzą, przepoczwarczają się te owady i stanowią już duże zagrożenie. Ten owad oraz dwa pokolenia w związku z tym zwalczenie pierwszego jest bardzo ważne, bo ułatwia sobie z drugim pokoleniem. Pierwsze pokolenie może złożyć nawet do 80 samic, a pierwszego pokolenia może złożyć nawet 80 jajek. Także może być to bardzo duże zagrożenie. I również, tak jak w przypadku owocówki jabłkóweczki, stosuje się neonikotynoidy, Mospilan, Calypso, Stewart, Runner, ale warto powiedzieć, że są to preparaty, które są selektywne, które oszczędzają faunę pożyteczną, a szczególnie dobrocznika. Mszycy, która tak jak w przypadku jabłoni rzuca się zaraz po kwitnieniu na najmłodsze listki i właściwie są to zabiegi rutynowe. Jesteśmy przy czereśniach, jest 22 maj. Czereśnia jest w fazie już po kwitnieniu, czyli tworzących się, rosnących zawiązków i tutaj widzimy kilka z nich przetrwało, część kwiatów zmarzła, część nie została zapylona i koło połowy maja wywiesza się takie łapki lepowe, które mają służyć do oceny
zagrożenia ze strony nasiennicy trzęsinówki, jednego z najgroźniejszych owadów powodujących robaczywienie owoców. Te owady dopiero około tak początku czerwca będą składały jajeczka, ale wywiesza się nieco wcześniej po to, żeby rejestrować gotowość do składania jajeczek przez samice. I również, tak jak w przypadku owocnic i owocówek, można stosować do zwalczania tego szkodnika preparaty z grupy neonikotynoidów, czyli Mospilan, Calypso. Tak jak wcześniej wspomniałem, są to preparaty selektywne, oszczędzające pożyteczne. Zabieg zwalczający insektycydem wykonujemy wówczas, gdy przez 5-7 dni codziennie będą się przylepiały kolejne osobniki do łapki lepowej, żółtej łapki lepowej. Zabieg zwalczania nasionnicy trześniówki jest jednocześnie zabiegiem, który zwalcza mszyce, które również, tak jak w przypadku jabłoni i śliw, pojawią się na młodych liściach. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.